to już lista startowa trzeciego biegu na dystansie 100 metrów kobiet. Kolejna szóstka pań będzie ścigać się o miejsce w finale. Weronika Sadowska z ósemki Police na torze pierwszym. Lena Kanicka, KS Stal LA Ostrów Wielkopolski na torze drugim. Tor trzeci Maja Woźniak, Wektra Włocławek. Tor czwarty Weronika Kwaśniak, MLKS Agros Żary. Tor piąty Karolina Celmer, Mukl Brodnica. I tor szósty Wiktoria Gajosz, MKS Agros Chełm. Najlepsza z grona startujących w tym biegu zawodniczek na podstawie oczywiście wyników, z jakimi przyjechały tutaj do Karpacza, powinna się okazać Maja Woźniak, zawodniczka z Włocławka, która w tym sezonie biegała już 12 sekund i 33 setne. Pozostałe rywalki jeszcze nie złamały bariery 12,5 sekundy. Czekamy więc, jak będzie wyglądać ten trzeci bieg, który za chwilę wystartuje. Maja Woźniak nie skończyła jeszcze 14 lat. Ruszyły panie w tym trzecim wyścigu eliminacyjnym. Została troszeczkę w blokach Woźniak, lepiej ruszyła Kwaśniak, ale teraz widzimy, że dystansuje zawodniczkę z toru czwartego pani reprezentująca Wektrę Włocławek. 11,98. Tak. To jest... Czekamy na korektę ewentualną, bo to jest jedna setna gorzej od właśnie rekordu Polski. Potencjalny rekord kraju. Wyrównany wynik Ewy Swobody, proszę bardzo, no niesamowity czas uzyskany przez właśnie tę, która okazała się najszybsza w trzecim wyścigu, Maję Woźniak. Wiatr plus 1,3 metra na sekundę, więc regulaminowy. Jak najbardziej Maja Woźniak zostaje właśnie współrekordzistką Polski do lat 16. Mimo że sama ma lat dopiero 13 tak naprawdę, bo pod koniec października będzie obchodzić urodziny. No niesamowity wyczyn, jakiego dokonała Maja Woźniak, a jeszcze było takie złudzenie, że może wyciągnąć więcej, bo troszkę na strzał startera jakby słabiej zareagowało od rywalek, tak więc no niesamowity potencjał. No już nawet na finał drzemie w tej zawodniczce, która no, jeszcze eliminacja się nie skończyła, ale umówmy się, raczej zapewniła sobie udział w tym boju o medale. I może za 2,5 godziny uda się ten rekord Polski Ewy Swobody nie tylko wyrównać, ale i poprawić. Na to liczymy. Wielkie, wielkie brawa dla Maji Woźniak. Nieźle nam się rozpoczęły te mistrzostwa. Szczerze powiedziawszy, dopiero 10 minut rywalizacji, a już rekord Polski w jakiejś konkurencji nam padł.